Cześć, nazywam się Angelika Zielińska, jestem osobistą stylistką, trenerem wizerunku oraz coachem. A to jest kanał, dzięki któremu dowiesz się, jak mądrze kompletować swoją garderobę oraz poznasz, jak budować swój styl i wizerunek, aby wyglądać i czuć się jak najlepsza wersja siebie. W dzisiejszym odcinku poruszę kwestię budowania własnego stylu. Zapraszam! No właśnie, jak to jest z tym budowaniem własnego stylu? Dzisiaj zaprezentuję Ci kilka kroków, dzięki którym będziesz mogła rozpocząć właśnie taką przygodę, aby wykreować swój własny, indywidualny styl. Przede wszystkim, jako pierwszy krok, to jest pomyśl. Zastanów się, z jakimi cechami chciałabyś być utożsamiana, jakie emocje ma wywierać Twój strój na innych ludziach i później na podstawie tego dobieraj właśnie odpowiednie fasony, kolory i wzory swoich ubrań. Drugi krok to jest stworzenie moodboardu. Moodboard to jest taka tablica inspiracji i możesz to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy, bardziej tradycyjny, z wykorzystaniem kartki papieru, dosyć sporych rozmiarów oraz gazet różnego rodzaju czasopism modowych. I polega to na tym, że przeglądając gazetę, patrzysz po prostu, które rzeczy Cię w jakiś sposób urzekły, które Ci się spodobały. Mogą być to zarówno właśnie ubrania, jakieś przedmioty też codziennego użytku w jakichś kolorach, które Ci się bardzo podobają. Później sobie to wycinasz i właśnie na tej kartce papieru gromadzisz i przyklejasz. I jeżeli ona jest już gotowa, to wtedy sobie ją analizujesz i wtedy stwierdzasz, co się najczęściej pojawia właśnie, jakie fasony są ubrań najczęściej tam spotykane, jaka jest kolorystyka i na podstawie tego już mniej więcej też masz jakiś zarys swojego stylu. Drugi sposób tej tablicy inspiracji, tego moodboardu, bardziej taki, można powiedzieć, zautomatyzowany i tutaj wchodzisz sobie na jakiś na przykład Pinterest albo stronę, gdzie są zdjęcia z inspiracjami i takie zdjęcia sobie co jakiś czas tak zapisujesz w jakimś folderze i jeżeli już później masz po jakimś czasie zgromadzoną większą ilość takich zdjęć, to robisz to samo, co właśnie w przypadku tej papierowej mapy stylu, czyli analizujesz, jakie formy, jakie kroje się najczęściej pojawiały i jaka kolorystyka. Następny krok, trzeci krok, to ikony stylu. Zastanów się, czy masz w swoim otoczeniu albo czy może wśród osób z show biznesu jest taka osoba, którą cenisz właśnie za styl, której styl zawsze Ci się podoba, jej kreacje są według Ciebie zawsze takie gustowne i trafione i uważasz, że również sama chciałabyś w ten sposób wyglądać i później jest podobny właśnie etap, czyli zastanawiasz się, co tak naprawdę w stroju tej osoby powoduje, że Ty czujesz, że jest to takie wow, że to jest super, że chciałabyś się sama w ten sposób ubierać. I też możesz sobie właśnie zapisać gdzieś na kartce, jakie to są poszczególne elementy stroju, jaka kolorystyka, wzory, fasony i faktury. Kolejny etap, czwarty, to jest poznanie swojej sylwetki, poznanie tego, w jakich kolorach po prostu najlepiej wyglądamy. Nie mówię tutaj, że musisz znać swój typ figury, konkretnie typ urody według analizy kolorystycznej, natomiast chodzi tu o to, żebyś po prostu wiedziała, jakie są mocne strony Twojej sylwetki i później na podstawie właśnie tego dobierała odpowiednie stroje, które to uwydatnią Twoje takie atuty sylwetkowe, natomiast może pozwolą Ci zamaskować to, co być może niekoniecznie lubisz właśnie w swoim stylu. I jeżeli chodzi o kolory, to też możesz na podstawie właśnie rzeczy, które masz już aktualnie w szafie, zobaczyć sobie w jakich kolorach, w jakich odcieniach jest Ci najlepiej, w jakich odcieniach Twoja twarz wygląda tak, można powiedzieć, najbardziej promieniście i najładniej. Kolejny krok to już jest stworzenie bazy ubioru. Po tych wszystkich poprzednich etapach, po ich przeanalizowaniu i też zobaczeniu takim ogólnym okiem na te wszystkie etapy i to, co Ci z nich powychodziło, tworzysz sobie właśnie taką bazę ubrań, czyli również możesz za pomocą właśnie jakichś zdjęć, możesz też to wypisać, opisać dokładnie, co powinno się znaleźć w Twojej bazie ubrań, co powinno być taką podstawą właśnie Twojej szafy. No i jeżeli masz już ten etap, to przechodzimy do etapu kolejnego, a mianowicie do uporządkowania swojej szafy. I tutaj taki krótki, prosty sposób na taki, można powiedzieć, przyspieszony przegląd szafy, że wyciągasz sobie z szafy wszystkie ubrania, które w niej masz i przy każdej rzeczy zadajesz sobie właśnie takie pytania, czy jest to rzecz, która pasuje do tego mojego nowego stylu, czy jest to rzecz, którą lubię, w której czuję się właśnie tak super, że jak ją założę, to czuję się taką najlepszą wersją siebie. I ostatnie pytanie to, czy też dobrze wyglądam w tej rzeczy, jeżeli chodzi właśnie o kolorystykę, o jej formę,
i tak dalej. No i tworzysz sobie takie, można powiedzieć, trzy stosy ubrań. Pierwszy z nich to są rzeczy takie super, które zostają, przy których prawdopodobnie na wszystkie te pytania odpowiedziałaś sobie tak. Drugi stos to są rzeczy, które idą out, czyli przede wszystkim nie pasują do Twojego stylu, nie lubisz w nich chodzić, nie czujesz się w jakoś super, kiedy je założysz. Natomiast trzeci stos powinien być jak najmniejszy, albo może go nie być wcale, to są ubrania takie pół na pół. I tutaj chodzi o to, że masz dylemat, że nie wiesz tak naprawdę, czy je zostawić, czy nie, bo być może je założysz, bo pasują do Twojego stylu, ale nie wiesz, czy będziesz się w nich dobrze czuła. I tutaj polecam zrobić z nimi taką rzecz, że chowasz je do pudełka i gdzieś odkładasz je na 3 do 6 miesięcy. Ważne, żeby nie były one w Twojej szafie codziennej, którą użytkujesz. I jeżeli po tym czasie nie poczujesz w ogóle potrzeby, żeby do tego pudełka spojrzeć, żeby tę daną rzecz założyć, to wtedy oddajesz te rzeczy komuś, sprzedajesz. Albo też, wiadomo, wyrzucasz, jeżeli są już bardziej poniszczone. Kolejny etap do drogi budowania swojego stylu to stworzenie listy zakupów. Jeżeli już masz zrobiony przegląd szafy i masz tam swoją bazę wypisaną, tak, których ubrań potrzebujesz, to wtedy porównujesz to i patrzysz, czego jeszcze w Twojej szafie brakuje. I taką listę zakupów proponuję Ci zrobić najlepiej w telefonie. Możesz zrobić w klasycznej wersji papierowej, ale bezpiecznie jest w telefonie, bo z reguły zawsze mamy go przy sobie. I co jest jeszcze ważne, jeżeli chodzi o tę listę? Istotne jest to, żebyś nie szła od razu do galerii czy gdzieś do jakichś butików i nie poszukiwała każdej rzeczy z tej listy do zakupienia właśnie w ciągu jednego dnia, ponieważ no, istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, że znajdziesz wszystko w takich odpowiednich formach, których Cię interesują, fasonach, krojach, odpowiednich odcieniach i barwach, których właśnie poszukujesz. Więc taką listę warto mieć zawsze przy sobie, nawet jeżeli udasz się na niespodziewane zakupy, żeby właśnie móc się kierować tym, czego jeszcze potrzebujesz. To też pozwoli Ci uniknąć nieprzemyślanych zakupów. No i na końcu, już jak już masz tę swoją szafę uzupełnioną, pozostaje Ci po prostu o nią dbać, robić systematycznie właśnie jakieś porządki, przeglądy, czy być może coś już się nie poniszczyło, no i też dbać o te ubrania odpowiednio, które posiadasz. Dziękuję Ci bardzo za uwagę, mam nadzieję, że Ci się podobało i zapraszam Cię oczywiście do subskrypcji mojego kanału. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli podzielisz się w komentarzu opinią na temat tych kroków, o których dzisiaj wspominałam. I oczywiście trzymam kciuki za budowanie Twojego własnego stylu. Pozdrawiam.